Siemanko, ja jestem Przemyk i dzisiaj pokażę wam 5 osób, które pozwało Fortnite do sądu. Przedstawię wam tylko najciekawsze przypadki, także warto zostać i dodatkowo wziąć udział w konkursie na 1000 V-dolców. Wystarczy, że zostawisz suba, dzwoneczkiem, lajka pod tym filmem, napiszesz w komentarzu słowo must, no i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Instastory pojawią się wyniki już we wtorek, tak podejrzewam. Jedziemy z tym świątecznym śledziem. Jeżeli gra odnosi ogromny sukces, zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli na tym zarobić, albo przynajmniej uzyskać darmowy rozgłos. Niezbyt znany amerykański aktor i komik Alfonso Ribeiro jest kojarzony praktycznie tylko z jednego filmu o tytule Buyer's Bel Air. Mimo tego zapisał się w historii jako jedna z pierwszych osób, które pozwała Fortnite za wykorzystanie bez jego zgody charakterystycznego tańca, którego wykonał właśnie w tym filmie. Mimo że Alfonso Ribeiro jest także komikiem, to ten pozew nie był żartem. Faktem jest, że oba tańce są identyczne, zobaczcie zresztą sami. W pozwie aktor domaga się procentu z zysków ze sprzedaży tej emotki w grze. Oficjalnego komentarza Epic Games w tej sprawie jeszcze nie ma, ale moim zdaniem jest to typowa gra na wyłudzenie kasy. I aktor raczej nie ma szans w sądzie wygrać tę sprawę. A wy jak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Nie tak dawno wrzuciłem wam odcinek pokazujący reakcję dzieci, które są uzależnione od Fortnite. Jednak pewien gracz poszedł o krok dalej i pozwał Epic Games za to, że uzależnił się od Fortnite. Mężczyzna mieszkający na co dzień w Meksyku twierdzi, że przez swoje uzależnienie stracił pracę i pogorszył mu się stosunek z rodziną. Od twórców gry domaga się sporego odszkodowania. Sprawa, jak dla mnie, jest bardzo abstrakcyjna, jest to pierwsza taka sytuacja w tym kraju i zarazem jedna z pierwszych na świecie. Moim zdaniem wina leży wyłącznie po stronie tego faceta, który złożył pozew. Każdy przecież sam decyduje, ile czasu gra i powinien być świadomy konsekwencji. Wyrok nie jest jednak jednoznaczny, bo w 2010 roku Amerykanin pozwał twórców gry Lineage 2 za to, że nie był w stanie wykonywać takich codziennych czynności jak ubieranie się, mycie i komunikowanie z rodziną i przyjaciółmi. Sąd orzekł wówczas wyrok na korzyść gracza. Dla mnie to niezrozumiałe. Jak rozstrzygnie się sprawa z Fortnite'em? Pożyjemy, zobaczymy. Lubicie sobie posłuchać czasem rapu? A znacie takiego rapera 2Milly? Ja nie znam i wy też pewnie nie, ale on także postanowił pozwać twórców Fortnite'a. Ponownie chodzi o bezprawne wykorzystanie jego ruchu tanecznego z teledysku w emotce Swipe It. Pozew został złożony w kalifornijskim sądzie rejonowym w środę 5 grudnia. Swipe It mogliśmy odblokować wykupując karnet sezonu 5 i chociaż ten zakończył się już jakiś czas temu, to większość osób nadal może go używać w grze. Raper oczekuje oczywiście ogromnego odszkodowania od Epic Games za naruszenie jego własności. Oczywiście możecie rapera wyśmiać, że stara się wybić na popularnej grze, ale w jakim stopniu jego działanie ma podstawy? A tak ogólnie to nie bądź parówa i walnij w suba, bo lecimy po 210k. Pod numerem 4 bardzo głośna swego czasu sprawa, ale nie mogła jej zabraknąć w tym odcinku. Chodzi oczywiście o PUBG'a, który pozwał Fortnite za splagiatowanie gry. Do takiej kuriozalnej sytuacji doszło w Korei Południowej, gdzie tamtejszy oddział pozwał koreański oddział Epic Games, czyli twórców Fortnite. Jak się domyślacie, chodziło o skopiowanie wielu rozwiązań znanych z PUBG'a, m.in. przedmiotów dostępnych w grze oraz elementów interfejsu użytkownika. Paradoksem jest to, że PUBG korzysta z silnika Unreal Engine 4, który stworzył Epic Games. Cała sprawa to jeden wielki absurd i z tego co mi wiadomo, koreański sąd na szczęście oddalił zarzuty osób związanych z PUBG-iem. Teraz sprawa dotycząca jednego z popularniejszych tańców Fortnite. Raczej każdy z was zna piosenkarkę Katy Perry i jej teledysk do utworu Swish Swish. Ten układ taneczny wymyślił chłopak ukrywający się pod pseudonimem Backpack Kid. Jego taniec został zauważony przez Katy Perry na Instagramie i tak się jej spodobał, że zaprosiła chłopaka na koncert i do teledysku. Ale ja nie o tym. Matka chłopaka z plecakiem postanowiła wystąpić z pozwem do sądu, aby zadbać o prawa autorskie do tańca, który stworzył jej syn. Mowa tutaj o emotce The Flues. Co ciekawe, chłopak z plecakiem przyznał szczerze, że nie obchodzą go pieniądze, ani nie obchodzi go cały ten pozew. On woli być dzieckiem i czerpać garściami z życia. To jego mama namawiała go na skorzystanie z usług prawników, ponieważ jak stwierdziła, Epic Games wykorzystało jej syna. Biorąc pod uwagę to, jak gigantycznymi pieniędzmi dysponuje Epic Games, możemy być świadkami rekordowych odszkodowań. Jednak na chwilę obecną nie wiemy nic o konkretnych kwotach. Pamiętaj, że jeżeli odcinek Ci się spodobał, to zostaw suba, dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadaj na fanpage, grupę PBG Team i Instagrama. Chciałbym wam także życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Do zobaczenia.